W ofercie szwajcarskiej marki Micronos znajdziemy wiele urządzeń ubieralnych, zarówno opaski, jak i zegarki inteligentne. Przedstawicielem drugiej z grup jest Zesplash 2, którego pokrótce Wam przedstawimy. Zegarek zasadniczo składa się z plastikowej koperty i silikonowego paska. Znajdziemy na nim 9 stopni regulacji długości, natomiast największy obwód ręki, na jakim się zapnie, to 21 cm. Całość konstrukcji waży 60 gramów i jest odporna na zachlapania. Zegarek pasuje do każdego stylu i outfitu. Możemy go ubrać zarówno do zwykłego, czy też nawet biurowego ubioru, jak również uprawiać sport, podczas którego licznik kroków okaże się niezwykle przydatny. Koperta skrywa w sobie wiele mniej lub bardziej ukrytych opcji. Przyciski to jest włącznik służący również jako home i przycisk z potwierdzania znajdują się na prawej krawędzi. U góry niezbyt widoczny jest głośnik multimedialny. W lewym dolnym rogu z kolei ukryty został mikrofon. Równie interesujący jest tył zegarka. Umieszczono tu pulsometr oraz złącze do magnetycznego ładowania. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem dedykowanej ładowarki dołączanej do zestawu. Musimy z niej korzystać średnio raz na 2 dni. Zesplash 2 oferuje ekran o przekątnej 1,54 cala i rozdzielczości 240x240 pikseli. Wyświetlacz jest podświetlany, charakteryzuje się dobrą reakcją na dotyk, jednak trzeba zauważyć, że zostają na nim liczne smugi i odciski palców, co już po chwili użytkowania wygląda niestety nieestetycznie. Dodatkowo, patrząc na niego pod kątem, widać spadek kontrastu i nierównomierne podświetlenie, zwłaszcza przy górnej krawędzi. Obsługa zegarka jest bardzo prosta i odbywa się przez wykorzystanie gestów prawo-lewo, góra-dół. Zastrzeżenia można mieć głównie do interfejsu, który nie został spolszczony, natomiast sama intuicyjność obsługi stoi na dobrym poziomie. Micronos Zesplash 2 łączy się za pośrednictwem Bluetooth ze smartfonami działającymi pod kontrolą Androida w wersji 4.3 lub nowszej oraz iOS w wersji 7 lub nowszej. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację Zesplash 2. To właśnie za jej pomocą skonfigurujemy urządzenie, ustawimy cele aktywności, takich jak liczba kroków, dystans oraz spalone kalorie. Ale co najważniejsze, przyznamy tu również dostęp aplikacji do powiadomień z telefonu. Na ekranie wyświetlają się powiadomienia o połączeniach przychodzących, wiadomościach tekstowych, a także te z kanałów social media, jak Messenger czy Twitter. O ile jednak w przypadku poczty mailowej wyświetla się jedynie nadawca i tytuł wiadomości, tak w przypadku SMS-ów czy Messengera możemy odczytać pełną treść przesłanego komunikatu. Na SMS-y możemy odpowiedzieć z poziomu zegarka. To jest fajne, ale niestety wyłącznie przez wybranie jednego z dostępnych szablonów w dodatku w języku angielskim. Nie ma możliwości ich modyfikacji ani dodania swoich. Ważną funkcją Zesplash 2 jest możliwość przeprowadzania rozmów za jego pomocą. Co ważne, możemy zarówno odbierać połączenia bezpośrednio z zegarka, ale również inicjować je, wybierając rozmówcę z książki telefonicznej, której to kontakty wcześniej automatycznie zsynchronizowały się z książki telefonicznej ze smartfona. Osoby należące do zapominalskich z pewnością docenią dwie funkcje Zesplash 2. Pierwszą jest możliwość włączenia z poziomu aplikacji szukania zegarka. Drugą natomiast opcja odwrotna, czyli szukanie telefonu, mając w pobliżu jedynie zegarek. W obu przypadkach uruchamia się alarm, pozwalający ustalić pozycję smartfona lub zegarka w zależności od tego, którego urządzenia szukamy. Micronos Zesplash 2 kosztuje 599 zł i możecie go nabyć oczywiście w sklepie Sferis.